To ładne to było, naprawdę. To tak, po pierwsze bardzo wam dziękuję, że przyszliście pomimo tego fatalnego opisu prezentacji, bo ja jestem lepsza w ludzi i procesy niż w marketing, jak było widać na opisie. Nie? Ale to tak ładnie odczytane, to nawet zabrzmiało dobrze. Też tytuł prezentacji jest skazanie na sukces, czy twój zespół ma to coś. To ja tak wrzuciłam prezentację, a potem zaczęłam czytać, wymyślać i będzie trochę inaczej, ale dowiecie się, co to jest to bezpieczeństwo. I uwaga. Także to złapiecie, będą też praktyczne rzeczy, a mój laptop powiedział, że nie chce ze mną współpracować. O, współpracujemy jednak, ekstra. Także dobrze was wszystkich widzieć, na pewno część z was widzę. Jak będzie przerywać, to się nie przejmujcie, to było prawie zaplanowane. Nazywam się Agnieszka Cieślawska, trochę o mnie było. Dużo rzeczy w moim życiu się działo, więc ja się w ogóle przebranżowiłam ponad 5 lat temu i zakochałam się w tym, co jest bliżej IT, więc trochę popracowałam w jakichś firmach i nazbierałam certyfikatów, bo tam w tym agile'owym świecie to jest modne, także też mam, nie? Żeby nie było. I mam na LinkedInie konto, tylko tam, nigdzie indziej nie umiem posługiwać się. Sprawy organizacyjne, tak żebyśmy wiedzieli. Fajnie, dziękuję, dużo jest was w ogóle, super. Mogę mówić szybko, ja sobie to zapisałam, żeby mówić jednak wolniej. Używam ponglisza, bo część rzeczy po prostu jak się przetłumaczy na polski, to brzmi tak smutno i tak strasznie, że jest aż przerażające. I też będę miała slajdy po angielsku, bo jak się je przetłumaczy na polski, to są jeszcze gorsze niż były na początku. Kolejna rzecz, będziemy używać takiego tworu jak menti.com, więc mam nadzieję, że macie ze sobą telefony komórkowe. Tak patrzę, taka nieśmiałość po sali się rozlewa. Kto ma telefon? Nie, że ja będę zbierała, tylko żebyście wy później się zalogowali. Nie? Nie będę też robiła tam zdjęć żadnych. Plan jest taki, pytania na koniec, ale jak się rozgadam, to nie będzie czasu. Jestem do jutra, więc jak ktoś będzie miał potrzebę silną, uzewnętrznić się, porozmawiać ze mną o agile'u, o skramie, o kanbanie, to ja jestem. Będę miła nawet, tak myślę. W razie czego przynieście jedzenie, to na pewno będę miła. Trzy części prezentacji, trochę tej teorii o badaniach, żebyśmy sobie złapali kontekst, co ja tam sobie wyczytałam mądrego i później zwalidujemy to, co ja tam znalazłam i co to jest to coś i jak to coś można upgrade'ować. No to tak sobie na spokojnie, zespół. To taka grupa osób, która ma wspólny cel. Ja pracuję w zespole. Teraz kto z was ma taki zespół, gdzie pracujecie i macie przynajmniej z założenia jakiś wspólny cel? Ręce do góry poproszę, to trudna rzecz była z ręką. No super, dobrze wiedzieć. To się przyda, to są pytania, które ja później wykorzystam przeciwko wam. Także to jest to. Jak my chodziliśmy do szkoły, na pewno jak ja chodziłam do szkoły, to było tak, że każdy robił sobie. Nie? Ja musiałam dostać piątkę, kolega jak dostał piątkę, to byłam wkurzona, więc my w ogóle nie byliśmy nauczeni tej pracy w zespole. A później nam powiedzieli, a teraz idź pracować i uwaga, i tu są ludzie i wy razem macie mieć tą piątkę czy dobrą ocenę. No i jak to ma działać? No i my się tu zastanawialiśmy. No i dużo ludzi mądrych głów też tak wymyśla, jak to powinno działać. No więc jak my przychodzimy do pracy, bo zakładam, że większość z nas pracuje w firmach IT, bo jak PHP to raczej tak, pewnie coś koło zwinności, więc moje pytanie, czy koło zwinności jakieś spotkanie, nie wiem, jakieś planowanie, daily, coś takiego się dzieje u was w ciągu tygodnia? Dzieje się. Mi też. To kolejna informacja, której użyję później. Dziękuję. No i my pracujemy w tym zespole. I jak się spotykamy codziennie, tak jak pokazujecie, że się jednak spotykacie, to ta praca podobno nam pomaga. I to, że my się widzimy i mamy ludzi dookoła siebie, to praca w zespole może, uwaga, pomóc nam w lepszym rozwiązaniu problemów. A w lepszym rozwiązaniu problemów dlatego, że jak siedzimy i tam sobie opowiadamy, nie? Ej, dobra, to ja mam taki temat i ja nie wiem, jak ja się mam za niego wziąć, to ktoś usłyszy i nawet jak ja to powiem, to ta żółta kaczuszka mi tam pokwacze i mówię, ekstra, ja już wiem, co ja mam zrobić. Więc to są lepsze rozwiązania. Większa kreatywność, dlatego że jak my mamy różnych ludzi z różnych środowisk, różnych otoczeń i różnego, nie wiem, z różnych miast, dużych, małych, z różnych uczelni, przebranżowionych, nieprzebranżowionych, tylko tacy, to co się ktoś urodził, pomyślał sobie, jak miał 3 lata, będę programistą,
to też, to wtedy mamy większą kreatywność, bo zbieramy te różne pomysły. Jest też szansa, że popełnimy mniej błędów, dlatego że jak ze sobą rozmawiamy, to tam zbieramy różne rozkminy. Podobno też jest zwiększona produktywność. Znalazłam fantastyczne badanie z Uniwersytetu Amerykańskiego, gdzie studenci pracując nad złożonym zadaniem w grupie stwierdzili, że mogą wytrzymać na przykład nie 4, a 6 godzin nad tym zadaniem. Nie jestem pewna wartości tego badania, bo im płacili $10. Nie za badanie, ale może kazali siedzieć i głupio było wyjść, nie? Bo nie było tej dychy, albo powiedzieli dychę dostaniecie tam po 6 godzinach. Wzmocniony rozwój osobisty. No to jak pracujemy razem, no to mamy tam takich różnych typów w tym zespole, nie? I myślę, kurde, on jest zupełnie inny niż ja, co tu zrobić? Więc my się dlatego też uczymy, że ludzie są różni. No i taka firma, to się Google nazywa na przykład, to oni sobie myślą tak, no dobra, mamy zespoły, mamy dużo zespołów. Co to oni robią i jak oni pracują i co oni mają takiego, że im tak super idzie, że są świetni. Po prostu oni w ogóle, tak, no najlepsza liga. No Google chciał zawsze mieć świetnych ludzi, więc pokombinowali. To był rok 2011, zbadali 180 zespołów. Źródła donoszą, że to też był rok 2012, więc ja się przytrzymałam tego roku. Przebadali te zespoły pod kątem takich cech, wskaźników, wymyślonych atrybutów. Wykształcenie, płeć, pochodzenie, hobby, wspólne posiłki, czy ludzie jedzą, czy nie jedzą, ile oni jedzą tych wspólnych posiłków, ile spędzają razem czasu, dużo, mało, jak często, w pracy, po pracy, co oni za menadżera mają, też się o to tam dopytywali. Zebrali 250 takich informacji. No i nie wyszło im nic. Tak, kurde, no super, ale nic z tego nie ma. No ale już trochę kasy poszło. Tam ze 3 lata nad tym siedzieli, więc postanowili złapać te zespoły z innej perspektywy. No to poczytali trochę tam z psychologami, podumali, pochodzili po uniwersytetach, po jakichś profesorach i doszło do nich, że pewnie mamy coś takiego jak normy zachowań. No to przygotowali sobie taki schemat, pogrupowali te wszystkie informacje, które zebrali o ludziach w zespołach, o tych cechach, które tam mieli i wyszło im takich 5 grup. Uwaga, będzie po angielsku. Bezpieczeństwo psychologiczne, czyli że ludzie ufają sobie i są w stanie podjąć ryzyko i czują się bezpiecznie w takim zespole, że tam nikt nikogo nie nakrzyczy. Że można na sobie polegać, że są niezawodni, że ktoś mówi, że jedna osoba z zespołu mówi, dostarczy zadanie, no to dostarczy, nie? Dowiezie, to dowiezie. Nie wierzę w to, ale okej. Okay. Struktura. Dobrze jest wiedzieć, po co my pracujemy i czego się od nas oczekuje. To też takie szalone, ale jest. Znaczenie, czyli że dla mnie, nie? Dla mnie Agnieszki ważne jest, że ja jestem w pracy zadowolona, jak ja pracuję z ludźmi. No to ja sobie tak zrobiłam i pracuję z ludźmi, z wieloma ludźmi. No i to dla mnie, to mi daje taką radochę. I teraz to, że moja praca ma wpływ. Więc jak ja sobie myślę, o super, nie? To jak to, co ja robię, to ja widzę efekt, że ja przynoszę zmiany, że możemy coś usprawnić, że nie robimy bez sensu spotkań, to też powoduje, że ja się czuję szczęśliwsza. No ale dziś się skoncentrujemy na tym. To jest to coś. Ja to nazwałam to coś, bo ja strasznie nie lubiłam tego słowa bezpieczeństwo psychologiczne. A to bezpieczeństwo psychologiczne pojawiło się też już w 2005, tam był 2011, pamiętajcie, tu 2005, taki pan Lencioni napisał książkę, tak. Dziękuję. Mnie też by rozpraszał. Nie, ten kurs mnie też by rozpraszał, dziękuję. I teraz tak, Lencioni napisał sobie książkę o 5 dysfunkcjach zespołu. Jedna z nich i taka bazowa, która się dzieje, to zaufanie, że w zespole super jakieś zaufanie, czyli ludzie mogą na sobie polegać. I na tym buduje się cały zespół. Od zaufania, poprzez feedback, poprzez zaangażowanie jesteśmy wtedy w stanie mieć odpowiedzialność osobistą i dbamy o wyniki. Ale bez tego zaufania niestety niewiele się może zadziać. No i osoba, która stworzyła w ogóle termin bezpieczeństwa psychologicznego,
To jest pani Amy Edmondson, to taka też pani z Harvardu. Nie sprawdzałam jej badań, ile ona tam osób przebadała, ale zdecydowanie więcej niż tam ci od studentów za 10 dolarów. Tam było 80 osób. Ten wykres pokazuje takie sprytne, jak to bezpieczeństwo psychologiczne rozwija się, tak, tu bezpieczeństwo, to standardy pracy i działania, że najlepiej dla wszystkich i dla pracownika, i dla firmy jest, jak wchodzimy w tą taką przestrzeń, gdzie my się możemy już uczyć. Pokazałabym, ale się boję. Czekajcie, może zaświecę. To, żeby kursor ci nie biegał tam. Dobra, to jeszcze raz taki rys, nie? 2011, Google mówi, zróbmy coś ekstra, zbadamy, jak to te zespoły działają, wyszło im bezpieczeństwo psychologiczne. Lencioni, 2005, tyle lat wcześniej, ba, uwaga, znowu jakieś zaufanie, czyli blisko bezpieczeństwa psychologicznego, a pani Edmondson 99 to samo powiedziała. No ale dobrze jest inwestować firmową kasę. Dobra, widzę, że wszyscy jesteście ze mną, tak? Cudownie. Cieszę się. Ja patrzę sobie też na czas, żeby was tutaj nie uśpić za mocno. No to mamy tak, bezpieczeństwo psychologiczne to mili jesteśmy dla siebie. To nie ma konfliktów. No jak się nie kłócimy, no to wszystkie pomysły są ekstra. Wszystkie, super, każdy, robimy wszystkie, nieważne, że one są rozbieżne, robimy je wszystkie. No, na szczęście to wszystko to jest mit. I ja się z tego cieszę, bo ja dlatego nie chciałam używać tego słowa bezpieczeństwo psychologiczne, bo sobie myślę, to jasne, to pewnie jakieś, że trzeba być miłym i w ogóle, i że się ludzie nie kłócą. No to bezpieczeństwo psychologiczne, to taką definicję skopiowałam, to możecie przeczytać, a ja się wody napiję w tym czasie, nie? I jak teraz mamy takie bezpieczeństwo psychologiczne, to ja sobie myślę, super, tylko co z tym zrobić? No bo to, jak ja mam to zbadać, jak ja mam to ugrać, nie wiem, zobaczyć, coś tam nazwać. Ja tak w emocji nie jestem za mocna, więc ja sobie myślę, trzeba to jakoś nazwać, takimi czynnościami, takimi dla prostej dziewuchy, tak jak ja, nie? Ja ze wsi jestem. No to mamy. Równość dystrybucji konwersacji. Matko, co to znaczy? No to znaczy, że każdy gada porówno na spotkaniach. Czyli jak mamy spotkanie z 5 osób, to super by było, żeby każdy mógł coś powiedzieć. Wrażliwość społeczna. No to trochę trudniejsze. Uwaga, to chodzi o to, że jesteśmy w stanie rozpoznać ludzkie emocje po oczach. Czyli ja widzę kogoś, nie? My w maseczkach to ćwiczyliśmy, jak był COVID, że tak wszyscy mieli zakryte usta i po oczach można było się dowiedzieć, czy pani w sklepie jest miła, czy niemiła. To teraz będzie takie ta trudna część. Czekajcie, czy ja dobrze mam? Tak, teraz to Menti, czyli telefony. Wyciągamy telefony. Tam zobaczycie jakieś straszne rzeczy. Będę przełączać, więc jak coś nie zadziała, to też tak miało być. Czyli albo kod QR-owy i powinniście trafić na stronę i ona nic nie powinna na razie pokazać, poza tym, że jesteście na Menti, albo menti.com i ten szalony długi kod. Bardzo dobrze. To jest właśnie to wszystko się zgadza. Ja mam na przykład connection lost, więc teraz czekajcie i teraz zrobimy tak. I teraz mi mówi tu, uwaga, patrzcie. Wyłączyło mi nawet telefon. Jaki czat, ale wam pokażę. Teraz będzie wspaniale. Teraz ja się połączę z siecią. Odświeżę stronę. Nie wiem, czy to znacie, nie? Tak. Idealnie. Dobra, widzę 63 osoby. Jezu, to jest was tyle? Teraz to się przestraszyłam. Przeraziłam się trochę. To jeszcze tak, o tak wygląda, proszę. Teraz się zestresowałam. Dobra. Uwaga. Będę przełączać. To tak. Zrobimy taki test sobie. My dziś jeszcze, część z was na pewno zostaje na imprezie integracyjnej, nie? Kto zostaje? Dobra. Ja sprawdzę, będę się czuła bezpiecznie, jak teraz zobaczę, że wy ogarniacie w emocje. W kolumnach. Ta pierwsza kolumna, to jest jedna emocja i wy w teście teraz, ja tu tak, tu robię enter, powinniście zaraz zobaczyć, o, i teraz jaka to emocja, tam wam się wyświetlą odpowiedzi, szybko zaznaczajcie, uwaga, to jest ta pierwsza kolumna.
Tam jest mało sekund, 25 sekund, więc jak nie zdążyliście, to trudno. A jeszcze 14 zostało. 12, 11 sekund. Ten pierwszy taką dłuższą rundkę zrobiłam, żebyście mieli. No uwaga i patrzymy teraz, co wam poszło, jak wam poszło. Nie, brawo. Radość, tak, to była radość, fantastycznie, lecimy na następnym. To tak teraz szybciej trochę, nie? Dobra, uwaga, kolejna emocja. Co to może być? A ja odpalam test tam. Ciach. Dobra, i enter robię, bach, tak mi mówi. Melodię powinna, jakieś granie na czekanie. Patrzycie na telefon, ja wyświetlam te piękne buzie. Co to za minka? Co to za emocja tam? Dobra, 9 sekund. Kto nie zgadł, to trudno, nie? Wspaniale. Wstręt 9 osób. Ale to jak przyjdziecie z jedzeniem, będzie nadal, myślę, sympatycznie, także damy radę wieczorem, spokojnie. I ostatnia, i to ostatnia, już obiecuję, ostatnia. To taka emocja. I odpalam tutaj szybciutko quiz, ciach, lecimy. Tak, 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 tylko odpalam, ciach, proszę, i teraz buzie. Co to za emocja? Macie sugestie w telefonie. Trzynaście sekund. O, wspaniale. No, brawo dla was. Naprawdę, świetna robota. Czuję się bezpieczniej, naprawdę. To dziś będzie dobry wieczór. I teraz ja mam kolejny test dla was. Ten będzie trudniejszy, bo tam jest dużo czytania, ale ja trochę opowiem. Ciach, przełączam się. Tu mamy takie. Będzie takie pytanie. U was na komórkach już się powinno odpalić. To jest 7 pytań z testu tej pani, co to tam wymyśliła, termin bezpieczeństwo psychologiczne. I ta sympatyczna pani zebrała taką grupę pytań. Więc mamy tak. Jak ktoś z zespołu popełni błąd, to nie jest to użyte przeciwko niemu. I teraz jak się z tym zgadzasz, to znaczy, że to jest tak w miarę fajniej w zespole. Tak? Następne. Członkowie mojego zespołu są w stanie poruszać problemy i trudne kwestie. Jak można, to to jest w miarę okej. Okay. Tam jest 5 punktów do zaznaczenia. Tak jak czujecie, te dane będą zbiorcze, znajdziemy średnią, nie będzie wiadomo, kto zrobił co, więc nic się nie bójcie. To nigdzie więcej nie trafi. Ja ukryłam wyniki na razie, więc też się nie martwcie. Pokażę je tak na hura wszystkie. 6 osób widzę oddało głos. Czy ktoś potrzebuje, żeby mu czytać pytania, czy tam widać w komórce? Świetnie. To co, tak poczekam jeszcze chwilę i kończymy, co? 50, ktoś jeszcze chce tak odpowiedzieć? Kłam, po prostu kłam. Nie, jakiś pogłos z sali obok. Dobra, to robimy. 3, 2, 1, pokazuję wyniki, co my tu mamy. Nieźle, na 5, brawo, naprawdę. Pracujecie w fantastycznych zespołach. Ale nie ma tak, że nie da się czegoś poprawić oczywiście. Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Spodziewałam się tak w połowie, wiecie, także bardzo dobrze. No to ja sobie zebrałam. Ja sobie zebrałam trochę pomysłów, co my tam możemy zrobić. To tak, są dwie rzeczy. Nie umiem w marketing i nie umiem w rysowanie, nawet jak robi to sztuczna inteligencja, to miał być deszcz pomysłów. I tą farbą olejną kolorową to wyszło coś takiego, także Dali mnie oszukał. To w ogóle nie pomaga w rysowaniu, absolutnie.
Ale tam wymyśliłam trochę tych rzeczy ze swojego życia, co się dzieje, takich prostych, że każdy z nas będzie mógł zastosować. Nie musicie teraz zapamiętywać, opowiem o nich. No to tak użyję teraz tej rzeczy, o której powiedzieliście wcześniej, tam się zgłosiliście, że macie takie wydarzenia agile'owe jak planowanie, daily, no to używam. Planowanie to jest takie wydarzenie w cyklu zespołu agile'owego, gdzie siadamy i rozmawiamy, co na najbliższe 2 tygodnie, tydzień, miesiąc będziemy robić. I teraz co każdy z nas, was, nie? Tu pan, pani, nie? Pan płaci, pani płaci, pan daje punkty, ta pan, pani daje story pointy. Co my możemy robić? No to tak, możemy na pewno sobie ustalić zasady pracy, czyli na planowaniu mówimy, dobra, nie? To mamy taki cel, co my chcemy z tym zrobić, jak będziemy pracować. To są nasze zasady, o której zaczynamy, czy coś potrzebujemy, jakąś dodatkową synchronizację, jak chcemy pisać kod. To jest planowanie, my tam sobie ustalamy takie codzienne rzeczy. Można zrobić też burzę mózgów, tak żeby sobie wymyśleć więcej osób. Nadal, uwaga, angażując wszystkich, pamiętacie. Można zrobić premortem, czyli się zastanowić, mamy coś do dowiezienia, to co możemy tam na przykład popsuć, nie? Albo żeby tak później unikać tego. Jest coś takiego też jak planowanie siatki bezpieczeństwa, czyli sobie można przygotować, robię jakąś fajną rzecz, no i tam jak zrobię sobie dropa na bazie, to fajnie było mieć backup tej bazy na szybko, więc to na przykład o takie rzeczy. Jak to wiem, że mam, to mogę przygotować też i inicjować małe ryzyka wtedy. Bo co sprint to takie mniejsze ryzyko, nie? Tak co pół roku to jest większe. To można pracę stracić, a na przykład człowiek był niegotowy, bo tam kredyt się spłaca. No dobrze jest, jak się spotykamy na tym planowaniu, które różnie trwa, nie? Godzinę, dwie, cztery. Zależy od Scrum Mastera, to nie wiem, jak was tam ganiają. No to sobie wytłumaczyć. Skróty i hasła, co to znaczy, żeby każdy mówił dokładnie o tym samym. Albo jak pracujecie z innym zespołem, to też żeby sobie wytłumaczyć, co wy rozumiecie. To na, tak jak u nas na przykład w firmie jest tam w Wolcie, to na przykład, że jeden mówi API, a drugi API i teraz załapczy to na pewno to samo. Nie? Tak, niby to samo, ale chwilę trzeba pomyśleć. No i dbamy o to, żeby każdy się wypowiadał. Teraz ważna rzecz. Zapamiętujcie te rzeczy, bo na koniec będzie ćwiczenie takie jeszcze trudniejsze niż było. Że jesteście tu poddawani wielu eksperymentom z mojej strony. Jak przetrwacie, to później mi powiecie przy piwie, jak wam było. Obrazkowa wersja zasad pracy. Tak, że tam na czas, że sobie każdy może odpowiedzieć. To też skopiowany slajd, dlatego po angielsku. Robimy inaczej trochę w zespołach zasady pracy. Na Notion po prostu wpisujemy. Ja jestem fanką kanwasów, czyli takich tam rameczek ładnych z tytułem. Do definition of done, czyli to, co ma być zrobione. Co dla nas oznacza, że my zrobimy swoją robotę. No to my wtedy wypisujemy konkretne rzeczy. To tak, takie rzeczy też, to jest też zasady pracy, kontrakt, to przy planowaniu super. Ta wartość, to jest Team Canvas, czyli jak zespół pracujemy, po co jest zespół, jakie mamy cele, jakie mamy role, za co jesteśmy odpowiedzialni. To też się pojawiło przy okazji chociażby tych wartości i norm z Google'a. Dobrze mieć takie rzeczy, to pomaga, bo ja na przykład lubię wiedzieć, za co jestem odpowiedzialna i się co jakiś czas muszę pytać, ale co ja właściwie mam robić, nie? Bo ja się zgubiłam. Ja się w piątek teraz utwierdzałam, wczoraj, co ja mam robić. To wam powiem później. W przyszłym tygodniu wam powiem, bo prezentację robię. To ta prezentacja będzie, co to mógł być mail, a będzie prezentacja. I burza mózgów. Z burzą mózgów jest tak, no, że to siedzą ludzie i oni rzucają pomysły. Dobrze wymyśleć sobie cel i wszyscy tam opowiadają jakieś szalone rzeczy. A potem się okazuje, że ci, co mieli dobre pomysły, to oni wolniej myślą. I ja na przykład myślę wolno. Więc ja lubię, jak ktoś mi powie, tam we śnie, tu jest temat. I jak coś wymyślisz, to wpisz do, nie wiem, do środy pomysły. To ja tak wolę. I to możemy tak wykorzystać, zwłaszcza w pracy zdalnej. Jak my pracujemy zdalnie, to możemy wykorzystać takie rzeczy na naszą korzyść. To jest takie typowe daily. To takie szczęśliwe kółeczka. Ja rano się wdzwaniam i widzę szczęśliwe kółeczka. Nadal mam taki, jest u nas w firmie jeden taki zespół, no szczęśliwe kółeczka. I ja widzę, dzień dobry, mówię, witam was, moje granatowe kółeczka. I oni nie chcą włączyć tych kamer, ale co jakiś czas tam coś ktoś włączy. Reszta osób wszystkie włączają.
tu siedzą tacy, co łączają. Dziękuję wam. A, to może tak być, że nieszczęśliwi. Dobra, no i na daily. Daily to jest taki moment, kiedy my sobie możemy porozmawiać z ludźmi z zespołu i uwaga, można poprosić o pomoc. A teraz jak się boimy prosić o pomoc, to może jest ktoś, kto tej pomocy nam udzieli i tak, nie, nie, to ja ci pomogę. Więc można zaoferować tą pomoc. Code review. To taki moment, że czasami ktoś zrobi, tam napisze taki komentarz do tego code review, że idzie w piętę. A mówię, nie, stary, po prostu pogadajmy. To będzie milej trochę. Się nie śmiej, Szymon, ja to wszystko wiem. Informacja zwrotna. My komunikujemy z perspektywy ja. To o tym za chwilkę też kawałeczek powiem. Przyznajemy się do błędów. Łatwiej się codziennie przyznać do czegoś małego niż do wielkiego dramatu. Tu mam takie, o to jest super. Potwierdzanie osób z zespołu. To jest tak, jak siedzisz z żoną, tam z kochanką albo z dziewczyną na randce i ona mówi, nie? Tak jak ja teraz, strasznie dużo mówię, więc jak to jakiś czas tak, to jest super, także dacie radę, nie? Super, no i ja wtedy mam poczucie, że wy mnie naprawdę słuchacie. No i każdy się wypowiada, o to też dbamy na daily. Ja wiem, że na daily mówi się o tym, że tam cel sprintu i tylko ci, co to dowożą do celu sprintu, mają mówić. Naprawdę, przy pracy zdalnej my nie idziemy na kawę potem. Ja nie wiem, ja pracuję zdalnie i my się na kawie nie widzimy, więc tam czasem zapytam, nie? Ej, co tam u ciebie? Wracam do informacji zwrotnej. To taka prosta formułka, czyli informacja zwrotna ze staropolskiego feedback. Fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania. Czyli jak rozmawiam z kimś, to nie wymierzam mu feedbacku, tylko to jest zachęta do rozmowy, to nie jest wymierzenie. Odwołuję się do faktów, czyli tak, widzę wiele osób, 75 powiedziało mi menti. Jakie są moje uczucia? Ja jestem, słuchajcie, zachwycona, się cieszę, że aż tyle was tu przyszło. Konsekwencje, będę dziś tak zajarana do końca dnia, że ja po prostu będę skakała jak wariatka tam wieczorem na spotkaniu. Oczekiwania, liczę, że na kolejne moje prezentacje też przyjdziecie. To taki feedback, takie fuko wam właśnie wymierzyłam. Dobra, kolejne wydarzenie mamy. Review to takie miłe wydarzenie w życiu każdego zespołu, gdzie przychodzi klient, gdzie przychodzi interesariusz nasz, ktoś, kto odbiera i ogląda nasz produkt. No i co my tam możemy, co tam się dzieje, jak my możemy to wykorzystać tak codziennie? Zapamiętujcie tą listę, ona się naprawdę przyda. Informacja zwrotna ponownie, zapytanie o zdanie, takie pytanie z intencją uczenia się, nie tylko co to tam jest, tylko powiedz mi, co to jest, chciałbym wiedzieć, dlaczego tak to zrobiliście. Rozmowa o błędach, tłumaczenie skrótów i haseł, dlatego że na review pojawiają się różne osoby, więc jak przychodzi ktoś z biznesu, a wy mu tam jedziecie, tym takim kodem wspaniałym pokazujecie rzeczy, to może być trudne. Potwierdzanie wypowiedzi członków zespołu ponownie i uwaga, wracamy do tego, każdy się wypowiada, tak? Pamiętacie, bezpieczeństwo psychologiczne, każdy mówi porówno i patrzymy po oczach, tam jakieś emocje czy są. Retrospekcja. To ulubione wydarzenie w życiu Scrum Mastera. Scrum Master wtedy bierze zespół i idą przytulać drzewa. No przy pracy zdalnej to nie jest możliwe. No więc ten Scrum Master się wziął za robotę, przynajmniej w większości firm. No i na takiej retrospekcji to tak, celebruje się sukcesy, bo jak zrobiliśmy dobrą robotę, to sobie o tym powiedzmy. I tam plus usprawnienia oczywiście, więc mamy rozmowę o błędach. Mamy przyznawanie się do błędów, no jesteśmy ludźmi, mamy prawo do tego, tak po prostu. Informacja zwrotna, to już też było, to w takim formacie ładnym, żeby nie tam, ależ ty głupi jest, w ogóle jak to zrobiłeś. Ponowne potwierdzanie wypowiedzi osób zespołu, ćwiczenie na przykład personal maps, żeby się trochę poznać. My pracujemy, ja pracuję zdalnie, kto z was pracuje zdalnie właśnie w ogóle, tak zdalnie? No właśnie, nie? I teraz jak tych ludzi poznać? Jak on mi tam pisze w kodzie, sobie myślę, co za czub, co za nieprzyjemna osoba. Spotkanie one-on-one, to jest też taki moment, że na retrospekcji możemy sobie powiedzieć, ej, pogadajmy po prostu. No i każdy się wypowiada i o. Ja to wiem, dlatego ty masz tego Scrum Mastera od przytulania drzewa, nie? Ale one-on-one dla szefa, nie musisz mieć ze wszystkimi tych one-on-one'ów, daj spokój dziewczyno, ja na przykład... To jest szalony czas. Ja żyję w domu z programistą, też mówi, nie? Ludzie.
Personal Maps to jest takie narzędzie, uwaga, nie trzeba do tego rozmawiać. Tu wystarczy, że sobie wypiszemy takie obszary, kopiowałam więc po angielsku, tak, nie tłumaczyłam, z rodziny, z zainteresowań, z pracy, nie wiem, można z wykształcenia, rzeczy, które okazuje się nagle, że nas łączą, bo jesteśmy bardzo podobni do siebie. I tutaj nie trzeba rozmawiać, to takie na przykład, żeby sobie podziękować, co się tam wydarzyło w ostatnim czasie. Można na co dzień, można na retrospekcji, dzień można od tego zacząć. To też jest fajne. Teraz będzie, uwaga, trudne ćwiczenie. To teraz będzie o rozmawianiu jednak, ale tylko troszkę. Czy zapamiętaliście wszystkie te rzeczy z tej listy, a przynajmniej część? To takie, wszystko, no zaraz sprawdzę, świetnie. To tak, jaką nową rzecz wdrożę od środy? Nie chodzi o deploy API, a chodzi mi o na przykład poćwiczę informację zwrotną, zaproponuję komuś pomoc, zrobię fajniejsze code review z ładnym komentarzem, tak? To o to chodzi i teraz prośba do was. Pomyślcie przez minutę, co wy zrobicie od środy. Od środy zakładam dlatego, że tam jest po drodze wolny wtorek, więc środę to jest taki moment, kiedy będziemy mogli popracować. Może to być też kolejny poniedziałek. Świetnie. To od kiedy chciałbyś zacząć, Krzysztof? Dobrze, od czwartku. Specjalnie dla Krzysztofa może być od czwartku. Dacie radę od czwartku? Dobra, to teraz tak, pomyślcie chwilę, no. Co wdrożycie? Dobra, a teraz ta trudniejsza część, to liczę, że wymyśliliście, nie w piątek. To teraz uwaga, 2 minuty w parach pogadajcie o tym, co wymyśliliście. Dowolne pary. Ja nie sprawdzam, czy rozmawiacie w parach, z kimś obok siebie spróbujcie, dowolna osoba koło was. Porozmawiajcie, co wymyśliliście? Dobre i dziękuję. Dziękuję bardzo. Ej, nie spodziewałam się, że się tak rozgadacie. To uwaga, ale żartuję, tego nie robimy już. Ale to kolejny krok byłby taki, 4 osoby i w tych czwórkach dyskutujecie i zastanawiacie się, który pomysł byłby najlepszy i wtedy tu na forum przyszłaby osoba z takiej czwórki i mówiła, co u nich będzie najciekawsze do wprowadzenia. I to jest taka technika one to for all, to jest liberating structures, czyli jak zaktywizować każdego, czyli co można zrobić, żeby każdy się odezwał, a wcale nie zabierało to tyle czasu. Jakbym chciała z każdym z was tak porozmawiać, to co teraz wymieniliście między sobą, to by nam zajęło trochę więcej niż te parę minutek. Więc tak można to robić. Uwaga, można to robić też zdalnie, Zoom, Teams i Google ogarniają dzielenie na pokoje. Naprawdę pomaga w codzienności. To jest ta taka prostsza, bo tu taka fajna mapa, to jest, takich technik jest ponad 33. To są Liberating Structures, ja podałam link do polskiej strony, jest też aplikacja, która fantastycznie pomaga wyszukać, jak szukać rozwiązania, jak sobie podyskutować, jak odwrócić pytanie. Bardzo pomocne narzędzie i takie techniki, które są łatwe. Ta jest najłatwiejsza, a najbardziej też taka efektywna według mnie. Ej, koniec, prawie. Nie, ja teraz i jeszcze ten czas, żeby był na pytania, także spokojnie, jedziemy, uwaga. To tak, bezpieczeństwo psychologiczne to nie jest jak jest miło i brak konfliktów. Dbamy o bezpieczeństwo psychologiczne codziennie, czyli takimi małymi rzeczami. Mamy tych spotkań, no, nie chcemy robić dodatkowych spotkań, tam trzeba jeszcze podyskutować. Nie, wykorzystujmy do tego daily, planowanie, review, retro. Naprawdę, to nam pomaga. Po co? No po co my chcemy o to dbać?
Tak. Tak. I żeby, wiecie, ja w pracy spędzam emocjonalnie mnóstwo czasu. Chciałabym, żeby tam było fajnie. I ja chciałabym pracować z ludźmi, z którymi jesteśmy w stanie odnieść ten sukces. Agile, ja będę mówiła Agile, nie mówię Scrum Kanban, dlatego że nie lubię pojedynczych, lubię mieszać, więc Agile wspiera to bezpieczeństwo psychologiczne. Tam jest ta równość dystrybucji konwersacji, tam się o to dba. Każde to wydarzenie jest tak zaplanowane, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i zebrać grupową naszą fantastyczną wiedzę i ułożyć z każdej głowy najmądrzejsze rzeczy. I wrażliwość społeczna to te testy, co robiliśmy, także ja się czuję dziś bezpieczna. Dobrze, parę takich rzeczy, które ja poczytałam. 5 dysfunkcji pracy zespołowej to jest taka mała książeczka, która pozwala złapać w ogóle, co tam się może złego zadziać w zespole, więc ta jest najfajniejsza i najłatwiejsza i w ogóle krótka. Coaching zwinnych zespołów to taka mocno agile'owa, tam Scrum Mastersko i inna. Jest niezła, trzeba wyszukać pojedyncze ćwiczenia, są ciekawe ćwiczenia. Team Master to taki level up do tych wszystkich szalonych rzeczy. Bardzo ciekawe ćwiczenia, bardzo proste i bardzo ładnie wytłumaczone są na Management 3.0, więc jak ktoś będzie chciał porozmawiać, to kilka z nich robiłam, więc też sobie umiem w to poradzić, umiem opowiedzieć. Liberating Structures, o których opowiadałam i link do artykułu na Google, jak oni przeprowadzali to badanie, chociaż tak naprawdę tam dużo nie ma, wszędzie dookoła w necie jest więcej. I taki link do tego testu, co widzicie, to Social Intelligence, to tam jest taki sprytny test. Tam są tylko oczy, jest chyba 37 takich zdjęć i na koniec dostaje się odpowiedź, że na przykład twoje odpowiedzi, tam no tyle miałeś, tam 30% dobrze, wyszło 28, no to jesteś lepszy od reszty tam społeczeństwa, na przykład o takich cechach. Także to ja bym nie przeszła chyba tego testu normalnie. Dobrze, czas na pytania. Mamy jeszcze chwilę. Świetnie. Jeszcze czekam. Ktoś chce, nie? Poczekaj, bo ja tu, wiesz co, to mam rzucać tym podem. Ja się boję. Ja jestem baba, jak ja rzucę, to zabiję cię. Dałam radę. Brawo. Przeżyłeś. Słychać. To jest super, wszystko fajnie, co powiedziałaś, tylko odnosi się do nas, nie? Personalnie, w sensie tego, co my możemy robić. Mhm. A co w sytuacji, gdy spotkamy taką osobę w zespole, która jest zupełnie przeciwna takim rozwiązaniom i która nie chce współpracować z nami w taki sposób? A ty mu to możesz robić, nie mówiąc mu o tym. No, ale ja trochę tak wprowadzam Scrama i Agile'a już teraz. My to robimy, ja nie mówię, że ej, robimy Scrama. Spoko, tylko właśnie jak sobie, nie wiem, czy mamy sobie radzić, powinniśmy sobie radzić z takimi osobami, czy po prostu powinniśmy, nie wiem, reprezentować właśnie to, co zaprezentowałaś, nie? Czyli po prostu starać się sami być lepsi? Czy bardziej, nie wiem, zwinni, czy bardziej tacy otwarci? Nie zmienisz ludzi dookoła. Teraz, no jeżeli faktycznie cały zespół się zbierze i wszyscy razem pracujecie, organizacja i grupa ludzi naturalnie niestety wypluwa osoby, które nie pasują. No też mamy tą brzydką ścieżkę eskalacji, ale tak, no jest. No, ja uważam, że jak są ludzie, którzy na sobie mogą polegać, którzy razem działają, które mają podobne spojrzenie na pewne tematy, to naprawdę można góry przenosić. I to jest wspaniałe. Ja wam powiem w tajemnicy, są takie dwa zespoły, z jednej firmy teraz pracuję i taka firma, do której mam wielki sentyment, w której pracowałam. I to są ludzie, z którymi góry można było przenosić, naprawdę. Super. Dzięki. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie płacz, naprawdę, wszystko jest... Świetnie, to ja mam, wiecie, pytanie, ja przygotowałam. Oczywiście, no, ja tak czułam. Ja nie lubię zadawać pytań na konferencjach. Naprawdę, nie lubię. Więc mam takie pytanie. Gdzie można dziś dostać, będzie zimne piwo o 17? Przy stanowisku Volta. To tak, idziemy do kręgielni, tamtą aleją, gdzie jest strefa chillout, idziemy prosto, widzę napis kręgielnia i sobie skręcam w prawo. To ta ręka bez zegarka najczęściej. I tam widzę taką ścianę z V i będzie lodówka z zimnymi piwami, więc o 17 zimne piwo, tak? Lager wiedeński, bardzo dobry, bo próbowałam,
A lubi piwa? Nie. Ale dam ci butelkę na wynos. Dobrze, i jeszcze jedna ważna rzecz. O 16 ma prezentację Piotrek też z Wolta i będzie opowiadał o mitach, które blokują naszą karierę, więc tutaj sobie trochę podboostujemy, poprawimy atmosferę i wydajność zespołu, a Piotr powie, co tam jeszcze można zadziałać z naszą indywidualną karierą. Dziękuję wam bardzo.